Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny temat, zegarek TicWatch Pro i możliwość usunięcia aplikacji z tego zegarka. Firma Mobvoi obdarzyła nas tutaj bogato różnego rodzaju aplikacjami, których może nie do końca chcemy korzystać. I teraz jak je usunąć? Tak więc wchodzimy w ustawienia, wybieramy sobie aplikację, informacje o aplikacjach, wybieramy tu aplikację, którą chcemy usunąć. W pierwszym rzędzie znajdziemy tutaj aplikacje doinstalowane, a tutaj sobie wybieramy aplikacje systemowe i wybieramy, co chcielibyśmy usunąć. No, przykładowo wybierzmy kalkulator. Bardzo ważne, żeby wcześniej, ja już go usunąłem, dlatego tu jest opcja włącz, aby wcześniej wyczyścić pamięć, zarówno pamięć, jak i dane przed usunięciem danej aplikacji. I wtedy sobie tutaj nacisnąć opcję wyłącz. Co jest bardzo ważne, ta aplikacja nie będzie Wam działać oczywiście, ale też i tutaj w tym menu będzie mniej aplikacji, które są zbędne. Ja na przykład usunąłem sobie monitorowanie snu, próbuję teraz sprawdzić, czy wpływa to na wydajność baterii. Tak samo Google Fit, które do niczego mi tutaj nie jest potrzebne, a też daje różnego rodzaju powiadomienia. Także polecam sobie sprawdzić i zobaczyć, jak to usunąć. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Tutaj zauważycie, że mamy kilka już filmów o tym zegarku, także zapraszam do oglądnięcia pozostałych, zalajkowania lub niezalajkowania, pozostawienia komentarza. Będę bardzo wdzięczny, to wpływa na rozwój mojego kanału. Trzymajcie się, hej, cześć!